wersja szósta. Elegancko. Miodowa. O, to były kółka. Teraz ale będą kółka. Ale teraz to jest prywatny, nie z kółka jest. No i niestety sprzęgiełko trzeba zrobić. No, sprzęgło już montowane. I teraz będziemy ją zakładać, to sprzęgło. Razem z obudową, no ale tu trochę potrzeba siły. To no ona waży 60 kg gdzieś, nie? To ile tam waży, zobaczymy. Ja bym prosił tu pana właściciela, żeby to podnieść. Żeby dobra, to podnieść. Podnosimy. Jeszcze pomału. Bizon Super Z056 przez 6. Ten słynny kombajn z kabiną. Z SKR-u, miodowy. Naprawa. Dziękuję. Widzisz? Wersja szósta. 87 rok, 58521 numer, 3,5 miliona kosztował. Ten kombajn był dosyć często na moich filmach, tak więc jest dosyć znany, trochę go malowałem, trochę go rewitalizację robiłem, ale tutaj cała awaria była przy nim, że pękła półoś. Półoś od koła, tu fres jest cały, a tutaj odpadło, ucięło go. W tej chwili jest robione sprzęgło. Koła pozakładane. Weszło to na ten swoje miejsce? Tak, no tak, daj tą szubę. Usmarowałeś? Dobrze, pięknie. Teraz ta. Tak, tak, ta z nakrętkę mi daj. Most. Ja tu mam po płaską, nie? Padło to. Tak, tak. Nie zabezpieczenia. Tak. Tak, tutaj nie. Nagniemy. Header miodowy, 87 rok. Nie ma tabliczki znamionowej, ale ma za to liść. Co prawda liść jest, ale jest złamany i skręcony na takie paskudne śruby. Rozdzielacz łanu, liść długi. Jest elegancko. Skrzydło zewnętrzne to jest. Ono ma ponad 2 metry długości. A potem podkręcimy, jak to podkręcimy? No. Ślimak nowy. Stary typ napędu, na krzyżak. Rozdrabniacz żukowski. Żukowo. Ale ma potrójne lampki ze światłem stop. Bo to już jest troszeczkę młodszy kombajn. W 87 roku wprowadzili właśnie te potrójne lampki. No i co najważniejsze, rozłącznik akumulatorów. Widać, że ma nowe dwa przenośniki, zbożowy i kłosowy. Załapujemy i nie skręcamy. Nie? Trzeba wszystkie załapać. No, nie ma wycieków, tak, ładnie jest. Znane emblematy duże. LBO10T. Podwójne filtry powietrza. Kierownica bez luzów, elegancko. Zegary. I elestery dwa, bez kapturków. Kabina jest FMZ Płock, oryginał. Ale wygłuszana, elegancka. O, FMZ. Nie bój. Znak jakości chcesz, to za dopłatą był pan. Ale też chyba. Bez tego znaku były ponoć tańsze. Muszę podeprzeć. A tutaj muszę podeprzeć. A sporzeń gdzie jest? Popuść! W drugą stronę!
Jeszcze. Jeszcze do góry, okej. Okay. Nie naciskaj mi nic. Panie Kazimierzu, jak idzie robota? O, idzie, ciężko idzie. Ze sprzęgłem to wiesz jak to jest, macie, żeby to... A to tarcza sprzęglowa się spaliła? Tak, no spalili tarczę sprzęgłową do wyrzucenia i nie tylko sprzęgło, bo i ten łośkę. A, półoś. Półoś, sprzęgło, jeszcze hamulce spalone, jedziesz. Nożne całkiem nie hamują? No to w ogóle nie, to dopiero półoś zrobiłem, teraz sprzęgło kończę. Wyreguluję i zapalę, zobaczę jak ono mi pracuje, czy trzeba jeszcze podregulować, czy nie. Skończę jedno, wezmę się za tarcze hamulcowe, bo nie ma hamulców, są spalone, a śmierdzą. Mhm. No zobaczymy, jak się rozbierze, to się zobaczy. Na razie kończę sprzęgło, niech skończę. Widzisz, o. Tu jest wyregulowane, tylko tu zawleczkę założę, nie? Założę zawleczkę i pas założę. Bo potem nie dojdę. Jak pas, to będę się męczył, nie? I szukam zawleczki i zaraz zrobimy. A widzisz, myślisz, że tak kurczę na dół. Co innego jak ma. Jest zawleczka. Na drut to chyba nie bardzo, nie? Na drut to chyba nie bardzo, wiesz. Zawleczka to musi być zawleczka. No co to robię za robotę? Papudrak by to robił. No tak. To musi być zabezpieczenie takie, żeby 100%. Szukaj zawleczek małych, dobrych. Panie Kazimierzu, jak pan ocenia ten wariator? No jest dobry, jest niezły. On prawie jest, można by, że on jest niewypracowany, bo to był kilka lat temu nowy zakładany. Znaczy był sprzedany ten kombaj, to był nowy zakładany. No to co on pochodził? Tak. No, także on jest... A te pasy jest mocno naciągnąć? No, te pasy jest, to nie są za bardzo. Ale mocno trzeba je naciągnąć? No, oczywiście, że tak, wiadomo, nie? I tego. Dokąd tam, że... Aha, dotąd, dobra. Wiesz, jakby nie było, pasy muszą być dobre. No to nie bardzo ten pas, no ale jeszcze... Ale jeszcze nie jest. Jest taki zły. No już, do końca wziąłeś? Mhm. Poskręcam. No, także nie jest taki zły, jeszcze może... jeszcze może pochodzić kupę. Może chodzić. Także... Prawie jest elegancki, nie bój się. Tak, widzisz. Ryki pali. Obrót jeszcze można... Jeden tylko urek. Jest miodzio. Daj mi drabinę, niech zwalę, jeszcze jeden obrót zrobię, żeby go odejść. I już, hamulce. Dobra. Ja to mam. Ja teraz muszę wkręcić. Raz, dwa. Dobra. Bo kręta bym chciał, ale niestety... Nie, to wejdzie. Gówno tak. Tylko szarpnę, do góry to. No, weź szarpnij. No. Do góry, Jest, jeszcze troszkę. Czekaj, tu? Dwa obroty jeszcze? Koniec, dalej nie można.
Kurwa. Pręd do góry, pręd do góry. Pociągnie go pan? Aha, no. Pedał tam się da ruszyć? No i młotka pierdolona. Już idę po młotek. Urwaną łośką cofałem i na hamulec przycisnąłem, to ja dokręciłem na maksa, cofnęłem, okej, ale już teraz już popuściłem ją trochę, żeby się ci się nie paliły, ale mówię ci, że tarczę trzeba wymienić nożne. Lewy i prawy to już na pewno. Masz hamulca, ale za chwilę możesz nie mieć hamulców. Mógł się też rozpierać, rozpaść. Tak jest. Rozpierak lub tarcze są już spalone, wytarte. Także jak uważasz, jak chcesz, twoja decyzja i niestety twoje dzieło, jak chcesz. Dawaj, zakładamy osłonę. Trzy. Jak chcesz tą ramię wymieniać, jak będziesz chciał drugie, to samo trzeba to tulejki kupić. I tak trzeba kupić tulejki i tu dopiero się porozkręca, tulejki się pozakłada. Tu się wstawkę włoży, elegancko, żeby to na tym chodziło, bo ci to wypieprzy. Jeszcze połamiesz, rozumiesz, tak jak pamiętasz? Pamiętasz, jak to było? I to trzeba rozkręcić, wstawkę wstawić, ładnie założyć tą tulejkę plastikową, skręcić miodzio. Okay. Będziesz jeździł, będziesz jeździł. A tak to rozpierdolisz, rozumiesz? Nie tylko, rozumiesz, ale wszystko połamiesz. Panie Kazimierzu, koniec? Na dzisiejszy dzień moja misja zakończona. Zrobiona sprzęgło, zrobiona półłoś, także moja rola się na tym dzisiejsza kończy. I jest klient zadowolony, no i myślę, że ja będę też zadowolony. Chyba będziesz pan zadowolony. A jak pan wspomina ten kombajn w kółku? Oj, wspominam bardzo dobrze. Bardzo najlepszy był kombajn w kółku, który ktoś jest w stanie technicznym kosił. Najlepsze, naprawdę. To miał naprawdę, to nie było do nich zarzutów. Chodził jak zegarek. Także no niestety, taka jest prawda, że nie ma co... Ej, ręce wyjebnąć i narobić sobie bigosu. Pasek porwiesz, to jeszcze bigosu narobisz i to się... Także musisz wyregulować tutaj według ryzak, według koła i koła pasowego, według paska. Żeby nie spadał taki luz, żeby był między paskiem a ryzakiem. Także widzisz, no niestety, taka prawda jest, no. Jak nie będziesz mógł, poprosisz mnie, ja przyjadę i zrobię. Jak Waćma, nie ma sprawy, no. Kazimierz wszystko zrobi, nie bój się. Także, być dobrej myśli, no. Także widzisz, no. Wiem, że... Ale lekko zapalił. No, leciutko. On już rano był palony, jak ja już... Wiesz, że on bardzo lekko pali. Najlepiej palił kombaj ten, co w kółku był. Najlepszy palił. Dotyk, tryk i palił. Nie to, żeby tam... Tylko doszłeś, zapalił. Najlepiej palił on, kombaj. A pan na nim kosił chociaż raz? No, obo to raz. Pięknie mi chodził, jak zegarek. No. Ja go dobrze wspominam, bo dobry kombaj, wydajny kombaj, nieawaryjny był, także było mało co przy nim się pracowało, a więcej pracował w żniwa. Także no niestety, tak jest, no. Panie Kazimierzu, czy ten kombaj przekosi bezawaryjnie te żniwa? Mam nadzieję. To tylko zależy od operatora. Jak będzie operator sprytny, naprawdę, i myślał, to ten kombaj będzie chodził i chodził. O jak nie, to nie wytrzyma. To chodzi od kombajnisty, od operatora. Dużo zależy. Jak pracuje, jak się zachowuje, jak tego, no mówię ci, że tego to jest życie. On byłby awaryjny, jak ja nim kosiłem w kółku, jak pracowałem, ja tym bezawaryjny był. Najwięcej, całe żniwa przejeździł, nic mu tam się nie stało. Tyle hektarów skosił, tyle to, macie, i nic nie było. Pięknie mi chodził jak ty. Ale to co mówię, tak jak mówię, trzeba to zależeć od operatora. Tak. To nie sztuka siąść i jechać, się z tyłu pali, a ja jadę. Orzysko się zatarło, a ja jadę. Pasek zarywał, a ja jadę. Pasek się pali, a ja jadę. No niestety, taka jest prawda, no słuchaj. A potem są duże skutki i dużo części trzeba wymienić w ten czas. A ten kombajn jest miodowy, czyli jest jaki? Bardzo dobry. A jaki ma kolor? Miodowy. Miodowy, tak. Czyli jest jaki? Miodzio. Jak to mówi? O! Miodzio. Ja go nazywam miodowy miodzio. Także